Przyjechaliśmy tu z mocnym nastawieniem gry o 3 punkty i tak ten mecz też się zaczął. Wydaje mi się bardzo mocno, że mogliśmy ten mecz wygrać w pierwszej połowie i wywieźć stąd 3 punkty, a tak remis do przerwy nie wynikał z tego, jak wyglądało według mnie spotkanie, tylko jedno nasze gapiostwo, skuteczność Skrzypczaka 1-1 i po przerwie ten mecz się w miarę wyrównał. Sytuacje były po obu stronach. Na pewno będziemy ten punkt szanowali małą łyżeczką. Zdobywamy kolejne oczko. Dziękuję. Witam serdecznie. No, trudno się nie zgodzić z trenerem. Jak najbardziej ten pierwsza połowa była pod dyktando Sandecji. Wiedzieliśmy, że Sandecja będzie chciała wykorzystać naszą sytuację w tabeli, a przede wszystkim psychologicznie podejść do meczu i wiemy, że to jest doświadczona drużyna z bardzo dobrymi zawodnikami. Także tak jak trener powiedział, otworzyli mecz. Z naszej strony konsekwencja po prostu. Nic więcej nie mogliśmy dzisiaj sobie pozwolić, bo tak jak powiedziałem, wiedzieliśmy, że Sandecja przejmie inicjatywę. Próbowaliśmy w kontratakach. Pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando Sandecji. W drugiej rzeczywiście, jak ten zauważył, można było mecz i wygrać, i przegrać w obydwie strony. Więc tak jak trener też powiedział, oczywiście my szanujemy bardzo ten punkt, chociaż w kontekście całościowym dzisiaj wiemy, że każdy wynik pozytywny, czyli zwycięstwo, daje nam tylko takiego kopa, ale myślę, że chłopaki też ten punkt będą szanowali, bo w ciężkiej sytuacji jesteśmy, nie ma co dyskutować. Ale ja wiem, że ta drużyna potrafi grać lepiej. Ja ją widzę na treningach, wiem, jak zasuwają chłopcy i wiem, jak grają w piłkę przede wszystkim. Tylko brakuje tej wiary po prostu i tego przełożenia. Ciężko tu powiedzieć o etap przygotowań, jeśli można tak powiedzieć, bo 2 tygodnie temu była rotacja. I chłopcy są w takim momencie, że obserwujemy ich na spokojnie. Mamy skład, oczywiście wyniki nie pokazują tego dzisiaj, ale mamy skład chłopaków wyrównanych, którzy pracowali na to o wiele dłużej. Ja myślę, że i Thais, i Ruiz muszą poczekać spokojnie, przede wszystkim wdrożyć się w drużynę. Musimy mieć więcej informacji na ich temat, a nie wpuszczać tylko dlatego, że dołączyli do drużyny. Także na spokojnie obserwujemy ich w tym tygodniu, nie w tym tygodniu, przez 2 tygodnie mamy kolejne 4 mecze. I niczego nie obiecuję oczywiście, bo byłoby to kłamstwem dzisiaj, gdybym powiedział, że wystąpię w jakimkolwiek z tych meczów, ale na pewno będziemy brali to pod uwagę. Ten punkt trzeba szanować, bo w takiej sytuacji, jakiej my jesteśmy, jeszcze zaczynając ten mecz i przegrywając 1-0, wyciągnąć go na 1-1, a jeszcze stworzyć sytuację, żeby wygrać ten mecz, to naprawdę trzeba było zostawić kawał zdrowia i trzeba szanować ten punkt po prostu. Wiadomo, każdy by chciał wygrywać, ja, zespół, kibice by chcieli zwycięstw, ale ten punkt dzisiejszy naprawdę trzeba szanować i mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk na przyszłe mecze. Cieszę się bardzo, że potrafimy się podnieść, gdzie jednak w 7 meczach zdobywamy 2 punkty, 1 bramkę. Przegrywamy 1-0, wszyscy nas skreślają, kibice nam nie pomagają, a my potrafimy jednak się podnieść i myślę, że druga połowa zdecydowanie dużo lepsza dla nas. Szkoda tej bramki nieuznanej, no ale mam nadzieję, że w końcu idziemy w dobrym kierunku. Widziałem dzisiaj po chłopakach, że chcą. Myślę, że coś u nas drgnęło. I teraz z każdym meczem będziemy dodawać jakości jeszcze do naszej gry, bo na pewno ambicji nam nie można odmówić. Myślę, że trener Plewnia ma pomysł na nas. I myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku i zaczniemy punktować zdecydowanie lepiej.